Krzysztof Kolany, analitykbankier.pl. W tym tygodniu doszło do najsilniejszych od czasów lutowej korekty spadków na nowojorskich giełdach. Przez 4 dni S&P obniżył się o prawie 5,5%, a Nasdaq o niemal 6%. Złośliwi twierdzą, że spadki zaczęły się wtedy, gdy premier Morawiecki otworzył sesję na nowojorskiej giełdzie, co miało miejsce w zeszły czwartek. Jednakże bardziej poważni analitycy zwracają uwagę, że była to najprawdopodobniej reakcja rynku na czynniki ryzyka, które budowały się już od kilku ostatnich miesięcy, czyli na rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, na eskalację wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami oraz szybko rosnące ceny ropy naftowej.